Cześć, tu Lipton, ten piękny wiosenny dzionek. Witamy premierą nowej serii kart graficznych AMD, czyli Polarisami o numerze RX 580 i 570. Jesteście gotowi na przygodę z tymi kartami? No to ruszamy! Okej, ale czym jest ta cała plejada nowych kart graficznych firmy AMD? To tak naprawdę odświeżenie już obecnej na rynku serii 400, czyli kart, które doskonale kojarzycie poprzez takie modele jak RX 480 czy 470 w edycjach 4 i 8 GB. Nowe karty graficzne mają taką samą liczbę jednostek cieniujących, ROPów, TMU, identyczną magistralę pamięci i wiele jeszcze innych elementów, które spotkacie w serii 500. Natomiast jest jedna zmiana, o której warto sobie powiedzieć i która będzie miała wpływ na wydajność nowej serii, a jest to taktowanie układu graficznego. W przypadku serii 500 będzie odrobinę wyższe i będzie wpływało na osiągi tej karty graficznej, w szczególności w rywalizacji z GTX-em 1060. Pamiętajcie proszę, że te karty idą łeb w łeb. Mamy już wiadomość o refreshu GTX-a 1060 poprzez podniesienie taktowania pamięci tych kart graficznych, więc spodziewajmy się, że ta rywalizacja nabierze rumieńców i zysk nawet kilkuprocentowy może jeszcze bardziej zbliżyć do siebie oba modele. Na pewno będę na to patrzył przy najbliższych porównaniach tych dwóch kart graficznych, które kosztują od 1100 do 1400 zł. Więc to na samym początku. Teraz przejdźmy do tematu pozycjonowania tych kart graficznych na rynku, będzie więcej informacji o ich cenach i o tym, jak będą one lokowały się wśród rywali konkurencji, czyli GeForce'ów z różnych serii. Słuchajcie, mam dla Was dobrą wiadomość. RX serii 500 mają kosztować tyle samo, co 400 w ostatnich tygodniach ich sprzedaży. To znaczy, za model 8GB 580 zapłacicie 1139 zł. Jest to cena moim zdaniem bardzo atrakcyjna w stosunku do GeForce'ów GTX 1060, które kosztują w wersjach 6GB od 1150 do ponad 1350 zł. Z drugiej strony mamy 4GB 580, której cenę ustalono na 999 zł. Jest to cena, myślę, taka sama, w jakiej można było ją spotkać w serii 400. Tu się nic nie zmieniło. Z kolei model 4GB 570 ma kosztować 849 zł. Jest to cena prawdopodobnie tego gigabajta, który cieszył się tak dużym zainteresowaniem wśród Was w serii RX-ów 400. Pamiętacie test najlepszej karty do 900? To był właśnie ten Gigabyte G1 Gaming, za którego w ostatnich tygodniach musieliście zapłacić niecałe 850 zł. Była to naprawdę bardzo ciekawa karta graficzna, która zyskiwała jeszcze po undervoltingu. Tak to wygląda w przybliżeniu. Według AMD RX 470 ma walczyć z GTX-em 1050 Ti, jednakże tutaj moja uwaga jest taka, że w większości osoby kupujące GTX-a 1050 Ti wybierają te słabsze wersje, które kosztują nawet mniej niż 700 zł. No i tu już jest spora różnica w cenie pomiędzy Radeonem a GeForce'em. Jeśli chodzi o rywalizację GTX-a 1060 z RX-em 580 8GB, ona na pewno będzie bardzo zażarta, szczególnie po wprowadzeniu GTX-a z szybszą pamięcią GDDR5. Będę się temu przyglądał. Dziś nie byłem w stanie porównać GeForce'a z Radeonem tylko dlatego, że nie otrzymałem go jeszcze do testów. Spóźniona paczka, no niestety byłem zmuszony wykonać takie porównanie. Ceny już znacie. Dobra wiadomość jest taka, że nie różnią się one zbytnio od tych z serii 400. Pamiętajcie jednak, że są to ceny sugerowane, więc one mogą być zarówno niższe, jak i wyższe, w zależności od omawianego modelu. I to tyle, jeśli chodzi o ceny, kwoty, pozycjonowanie tych kart graficznych na rynku dla konsumentów. Pamiętacie dzień debiutu rynkowego RX 480? Był on w czerwcu 2016 roku. Po 10 miesiącach mamy do dyspozycji nową serię oznaczoną nazwą 500 z takimi kartami jak RX 580 czy 570. Pytanie jest tylko takie do AMD: po co tak szybko wprowadzać na rynek 500-ki? Co one wniosą? Co one zaoferują względem 400-ek? No właśnie. I tu pojawiają się dwie hipotezy. Skąd w ogóle decyzja AMD o wprowadzeniu na rynek nowych kart graficznych?
Pierwsza hipoteza jest następująca. Nowa seria GeForce'ów, GTX'ów 1060 z 6-gigabajtową pamięcią GDDR5, ale o szybszym taktowaniu, to mogło mieć jakiś wpływ na decyzję AMD. No cóż, decyzja była następująca. Słuchajcie, Nvidia wprowadza lepszą wersję GTX 1060 z szybszymi pamięciami, no to może my wprowadźmy karty graficzne, które będą miały wyższy zegar bazowy. No tak, znajdźmy może takie chipy, które będą w stanie zrobić te 1400 MHz na układzie graficznym i dzięki temu zyskajmy nieco na tej rywalizacji. To jest jedna hipoteza. Druga hipoteza jest chyba bliższa mojemu sercu. Zobaczcie to, jak nieudane wersje kart graficznych stworzyły firmy Asus i Sapphire, jeśli chodzi o całą serię 480 i 470. I w tym miejscu być może były spore naciski na AMD, żeby wprowadzić odświeżoną wersję 500, po to, żeby te dwie firmy jakoś zrekompensowały te straty wynikające z małych dochodów serii 400 i właśnie odrobiły to sobie na 500, na lepszych wersjach, poprawionych, mniej wadliwych. To jest taka śmiała opinia. Ale mówię, gdzieś widzę tutaj prawdę w tym wszystkim i być może właśnie Sapphire i Asus wywierało naciski na AMD, żeby takie wersje pojawiła się stosunkowo szybko na rynku dla konsumentów. To także tyle w tym temacie ode mnie. Teraz czas na kolejną dawkę informacji. Słuchajcie moi kochani, teraz czas na to, co kochamy najbardziej, czyli na praktykę z działania z kartą graficzną. W moich rękach spoczywa RX 580 w edycji 8-gigabajtowej z serii Gaming X. Tę kartę przetestowałem zarówno na ustawieniach fabrycznych, jak i po overclockingu. Oczywiście o OC zaraz będę mówił, bo na pewno sporą część widowni interesuje to, jaki poziom OC będzie maksymalny na nowych Polarisach. Na początku jednak ustawienia fabryczne. Ta karta graficzna powinna pracować z maksymalnym zegarem 1393 MHz przy ustawieniach fabrycznych. Niestety w niektórych grach było to niemożliwe. Taką grą był Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie na ustawieniach Full HD i detalach wysokich karta pracowała zegarem w granicach 1350 MHz, czyli następował throttling wywołany ogranicznikiem limitów mocy. O tym warto powiedzieć. Oczywiście można tego uniknąć, podwyższając programowo ten limit, jednakże po wyjęciu z pudełka nie byłem w stanie otrzymać tak wysokiego zegara w grach. Karta jest podkręcona wyżej niż model serii 400, o czym warto wiedzieć. Natomiast teraz kwestia overclockingu. Jest ona bardzo ciekawa, ponieważ na początku zdawałem sobie sprawę, że seria Polaris, ta odświeżona, mogła otrzymać lepsze chipy, no dzięki czemu same możliwości OC znacząco by wzrosły. Czy tak rzeczywiście jest? Ciężko o tym wyrokować na przykładzie tylko jednego modelu. Natomiast no, zdecydowanie łatwiej podkręca się te modele niż te z serii 400. Na Gamingu X uzyskałem zegar w wysokości 1440 MHz. Był to całkiem wysoki zegar, biorąc pod uwagę wyniki serii 400. Poprzednie testy z wielkiego porównania niereferentów. Więc no, jakaś zmiana nastąpiła. Na pewno będę to analizował na przykładzie większej ilości modeli, natomiast w tym momencie przekazuję Wam taką informację, że rzeczywiście byłem bliski uzyskania stabilnego zegaru w granicach 1450 MHz, a wykonałem to na domyślnym napięciu zasilającym, które mimo wszystko jest i tak wysokie. I o tym warto sobie także powiedzieć. Spotkałem się z dość wysokim, standardowym, fabrycznym napięciem na układach serii 500, więc ten przypadek także trzeba będzie przeanalizować na przykładzie liczby mnogiej kart graficznych z dopiskiem 570 czy 580. Także to tyle, jeśli chodzi o działanie tej karty graficznej. O kulturze pracy, o RPM na razie nie będę wspominał, ponieważ są to takie pierwsze koty za płoty, więc mogło dojść do pewnych problemów, nieścisłości. Dopiero w wielkich testach będę tę sprawę rozstrzygał. To tyle, jeśli chodzi o praktykę z działania z kartą graficzną. Mieliście pogląd na swoich monitorach, mogliście zobaczyć, jak to działa, jak rzeczywiście wypada ten overclocking, czy też działanie karty graficznej ze standardowymi zegarami. Omówienie tej karty graficznej mamy już za sobą. Teraz czas na przybliżenie budowy innych niereferentów 580 i 570. Od razu mówię Wam, że w przypadku MSI i Asusa zmian jest jak na lekarstwo, ale co innego, jeśli chodzi o Gigabyte'a i uwaga,
Sapphire. W przypadku Sapphire mamy do dyspozycji zupełnie nową serię kart graficznych Nitro Plus w limitowanej edycji. Z zasilaniem 6 plus 8 pin, akurat takie też występuje w zwykłych Nitro Plus, ale uwaga, będą to karty z metalową osłoną chłodzenia, wow. I druga sprawa, do zestawu będą dołączone wentylatory z podświetleniem LED-owym. O, coś niesamowitego, tak. Natomiast w przypadku Gigabyte'a tu zmian jest jeszcze więcej. Wchodzą dwie nowe serie Aorus, w tym jeden XTR, czyli specjalna wersja 580 8GB z lepszym układem chłodzenia, z wypaśnymi wentylatorami w specjalnych barwach, więc to będzie taka ekskluzywna edycja karty Polaris RX'a 580 GB dla konsumentów. Ciekawi mnie tylko, w jakiej cenie będzie ta karta pozycjonowana. Słuchajcie, moi kochani, tak więc to wszystko, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie nowych kart graficznych AMD, to pytajcie w komentarzach. Na pewno na wiele z nich odpowiem. No i cóż, widzimy się już przy testach. Będzie ich sporo. Porównanie między nimi GTX'a 1060, na pewno jeszcze w edycji z szybszymi pamięciami, do właśnie 580 8GB będzie się działo. Do zobaczenia. Mówił Lipton. Pa, pa.